W Szczuplinach nad Jeziorem Rybno rozegrano po raz pierwszy w tym miejscu zawody o Puchar Starosty Działdowskiego w siatkówce plażowej. To kolejne na terenie powiatu zawody mające na celu propagowanie tej coraz bardziej popularnej dyscypliny sportu. W imprezie bierze udział 12 zespołów, grają systemem brazylijskim. Przyjechały zespoły z terenu całego powiatu Działdowo, Lidzbark. W zawodach mógł wystartować każdy, niezależnie od wieku czy płci, co jednak nie powodowało obniżenia sportowego poziomu turnieju. Zawodnicy do końca walczyli o każdą piłkę, co zaowocowało pięknym siatkarskim widowiskiem. Poziom turnieju jest wysoki, przyjechały m.in. drużyny, które brały wczoraj udział w turnieju w Działdowie, m.in. zwycięzcy tego turnieju, także poziom jest zaskakująco wysoki. Pogoda dopisała, a zawodnicy i publiczność dobrze ocenili organizację turnieju. Popularyzacja siatkówki plażowej w regionie Warmii i Mazur sprawia, że zapotrzebowanie na podobne wydarzenia rośnie z każdym sezonem. Powinno być ich jak najwięcej. Co tydzień to jest minimum, żeby był gdzieś turniej, a najlepiej jeszcze w dwóch miejscach. Bardzo młodzież przede wszystkim ma co robić, tak? W takim czasie i rozwija swoje umiejętności. Nie siedzi w domu przed komputerami, tak? Nie szuka innych wrażeń, a aktywnie spędza wolny czas. Turniej siatkówki plażowej o Puchar Starosty Działdowskiego na pewno można zaliczyć do udanych. Zawodnicy oraz kibice liczą, że turniej w Szczuplinach na stałe wejdzie do kalendarza sportowych imprez organizowanych w powiecie działdowskim.